rádio, a música. Panuje koronawirus, u nas niby nie ma, jeszcze nie, na razie nie pokazują, ale sklepy to wszystkie puste. Niektórzy mówią, że kupują od razu 200 chlebów, 200 bułek, 200 jakichś słodkich bułek, że w mieście słyszałem, że jedna osoba to ma cały pokoik zawalonego jedzenia, taki zapas, że tylko mały korytarz do łóżka, żeby spać. Takie bunkry robią. A jedzenie ma być pod zostawkiem. Nie ma co panikować. Bo panika to jest najgorsze. A o przeżywanie. Jest amerykański bodajże lekarz, który przebadał, że to co na przykład teraz w mediach, to ciągle koronawirus jest. Jak ciągle to słuchamy, to na psychikę siada i mózg nam sam samoczynnie wytwarza no złe rzeczy, sami z siebie niszczymy. Dlatego trzeba się mówić pozytywnie, ćwiczyć, wychodzić, nie wychodzić, być w ruchu. Się nie zamartwiać. Tak jak samo narzekanie. Ktoś, kto ciągle narzeka, to nawet są takie badania, że nasz mózg wytwarza pewien hormon, który się po jakimś czasie się przekształca i sami mózgiem, jak tak myślimy, narzekamy, to sami sobie raka tworzymy. Dlatego się mówi, rozwijanie mózgu jest też ważne. Nie marnować czasu, się mówi, na głupoty, tylko też się trochę rozwijać, nie zamykać się na ludzi, bo głupota tylko wejdzie w głowę. Teraz młodzi mają chociaż wolno od szkoły, 2 tygodnie, a może i dłużej coś mówili. Tak jak dla młodych na przykład zarabianie, to nawet można w szkole zarobić. Tak jak ja robiłem, na przykład jeden kolega robił ściągi na lekcję, na sprawdzian czy tam na kartkówkę, jak robił, to takie sporawe było. Ja na przykład wziąłem na Wordzie, tam nie, jest ustawienia na 3, na raz, 2, 3. Czcionkę się robi, klika się wpisuje 5, 4, 4,5 albo 4 i tam jest interpunkcja, żeby bliżej było, wtedy się drukuje jeszcze na przedział, na 2 strony na raz, na jednej kartce i jest taka malutka ściąga, że wtedy można na rękę i się mówi sprzedawać kolegom po 20-50 groszy, zależy, niektórzy dawali piątaka czy tam dychę, to na miesiąc mieli i tego, tam ustalało się. I wtedy można zarobić 300 zł na całym roku uczenia się. Ktoś jest na przykład w gimnazjum, ma się 10 lat, 12, 13, to do 18 lat, zanim szkołę skończy, to się mówi, po parę złotych zawsze może wpadnąć. Zawsze trochę, ale zawsze jest swoje. Wtedy może coś nawet za to sobie kupić. A, to tak jak młodym, to można też na przykład ulotki roznosić, jakieś korpetycje za parę złotych czy robić, kanał na YouTube, jak ja trochę
uczyć się, tam gierki, niektórzy oglądają na przykład. Nie dużo tam siedzieć grać, tylko ja mówię tak na rozrywkę i trochę się rozwijać, no żeby nie marnować czasu na same gierki oczywiście. Zawiniła mała, o to nie jest głupotos. Dziewczyny z miasta, no niestety malowania paznaki, markowania masów i robienia zrobić do interneta. Trzeba się popracować, zreklamować się dzisiaj i wypełnić kroki. Dzisiaj idą do szmaty, nie jak na Instagramie. Przyjąłem cię specjalnie, zobaczysz jak tu fajnie. Nie będziesz już mi świata, zapewne cię kuchata. Bierz do ręki wipy, bo nie muszę ci skrzydłem swój internet. Quando estará a lembrar de amor, que um dia nos soube curar.